kochane dzieci. Dziś najpiękniejszy dzień w ciągu całego roku. Dzień dziecka. Chcemy dla Was zrobić wiele niespodzianek. Życzymy wszystkim dzieciom w imieniu rodziców i wszystkich pracowników przedszkola bardzo dużo zdrowia, radości, żebyście były uśmiechnięte przez cały rok. Jedną z niespodzianek, którą przygotowały Wasze panie, które się z Wami bawią, uczą Was i bardzo Was kochają, przygotowały dla Was przepiękną niespodziankę. Jest to przedstawienie o czerwonym kapturku Jana Brzechwy. Wszystkie dzieci wiedzą, jak zachować się w teatrze i na przedstawieniu musimy być bardzo cicho. Wtedy każdy wszystko zobaczy i usłyszy. A później będą dalsze niespodzianki. Zapraszamy. Czerwony kapturek. Kacper. Kacper siada. Snuj się, snuj bajeczko. A było to tak. Niedaleko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swej matce pomagała. Zamiatała podłogę, pełła grządki ubogie, chrust zbierała też czasem, bo mieszkała sobie pod lasem. Niosła proso dla kurek, a zwała się po prostu Czerwony Kapturek. Widziano ją bowiem nierzadko, jak krząta się przed chatką, w ogródku i na podwórku, w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała, często w niebo spoglądała. W modre niebo kędy ptaki szybowały pośród chmurek. W lesie stąd chyba z milę, a może nawet i nie tyle, mieszkała babcia czerwonego kapturka. Zbierała lecznicze zioła rosnące dookoła. Miała dzięcioła oswojonego, wieża i wiewiórkę, ale bardzo się kochały z czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia matka rzekła do czerwonego kapturka. Co to tak i mówisz, że babcia jest chora. Trzeba szybko jej zanieść lekarstwa. Ja nie mogę zostawić gospodarstwa. Muszę kota napoić, muszę kozę wydoić i przygotować mleczko. To przecież niedaleko. Skocz do babci czerwony kapturku. W tym koszyku jest masło i serek. Leków różnych szereg. Nie trać, córeczko, czasu. Leć do babci do lasu. Idź prosto tą ścieżeczką. Nie zbaczaj tylko z drogi, bo tam w Boże wilk mieszka. Srogi, wilk okrutny, słuchaj mojej przestrogi. Biegnie czerwony kapturek, jak przykazała matka. Nie zbiera ptasich piórek, nie zrywa nawet kwiatka. Tu strumień, tam pagórek, a w ogródku ścieżka gładka. Biegnie czerwony kapturek, tak jak prowadzi dróżka. Na drzewie jemiołuszka śpiewa głosikiem cienkim swoje leśne piosenki. Wtem, kiedy śpiew ptaka milknie, zatrzeszczał w pobliżu krzak. Zza krzaka
Wychylił się wilk i odezwał się basem tak. Witam cię, mój prześliczny czerwony kapturku. Miej się moich ząbków i moich pazurków. Oczernili mnie ludzie przed tobą, a ja jestem niewinną osobą. Ja wychodzę z takich wilków, co nie jedzą nawet motylków. Ja mięsa po prostu nie trawię. Poprzestaję na jagodach i trawie. A co ludzie o mnie mówią, to plotki. Chcesz, dziewczynko, to się z tobą pobawię. Może łaskotki albo kosi-kosi łapci? Panie wilku, ale ja idę do babci. A gdzie mieszka babunia kochana? Za polaną, przy siódmym pagórku. No to śpiesz się, czerwony kapturku. Babcia czeka od godzin wilka. Pa, pa, panie wilku. Biegnie czerwony kapturek, biegnie prosto przed siebie. Nie ogląda jaszczurek, ani chmurek na niebie. Nóżkami szybko drepce do babci, co w izdebce. Na przyjęcie wnuczki czeka. Wilk spogląda z daleka. Pozostał jeszcze minutę i popędził na przełaj z frutem. Popędził przez ostępy, złowrogi i podstępy. Wlazł tam do tani kapturka sprytnie z mylem. Pułapkę stawię, babkę już za chwilę. Gdy brzuchu burczy, powstaje kurczy. I je wszystko, że masz burczy, taki ze mnie wilk. Dzisiaj sroką dam nauczkę, bo mam radkę i na babkę i na wnuczkę. Gdy brzuchu kurczy, dostaję kurczy i jak wszystko, że masz kurczy. Taki ze mnie wilk. Zaszumiały drzewa żałośnie, zatrzęsły się dębowe żołędzie. Zaterkotał derkacz na sośnie, a wilk stanął przy siódmym pagórku, podwinął ogon pod siebie, rozejrzał się, czy nie ma nikogo, i do babci w okienko zapukał. Po czym schował się szybko za murek. Zraniłam się w nogę. Ledwo stoję. Ach, puść mnie, babciu miła. No i babcia drzwi otworzyła. Możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić, co się wtedy stało. By opisać to, słów jest za mało. Przerażenie zaciska wprost gardło. Powiem krótko, wilczysko się wdarło i ryknęło. Mam chrapkę na babkę, gdy brzuch kurczy, dostaję kurczy. Wszystko jem aż kurczy. Kurka sprytnie z mylem, mą kulankę stawię, babkę już za chwilę. Gdy brzuch kurczy, dostaję kurczy, wie wszystko, że masz kurczy. To,
zawsze przywilk połknął staruszkę, tak jak wróbel połyka muszkę. Ale kiszki wciąż grały mu marsza, bowiem babcia, osoba starsza, była koścista i chuda, więc mu obiad nie bardzo się udał. Brzuch mam pusty po takiej potrawie. Przyjdzie wnuczka, to sobie poprawię. Ale zanim ten ptaszek tu strunie, przeobrazić się muszę w babunię. Boże, czekam babuni. Ciężko coś? Dobrze jest? Dobrze. Teraz hops, pod pierzynkę. Wygodnie to będzie, wygodnie. Czekajcie, zerknę. Babunia wykapana, prawda? I podobna zupełnie do wilka. Chowam łapę, bo widać pazurek. Idzie, idzie czerwony kaptur. Oblizał się jęzorem, mlasnął, wlazł pod pierzynę i zasnął. Nie troszcząc się więcej o nic, ale to, moi drodzy, nie koniec. O nie! Bo właśnie z Dąbrowy szedł w tamte strony gajowy. Posłuchał, co gil wyśpiewał, posłuchał, co szumią drzewa,
Potem jeszcze przybiegła wiewiórka i tak się dowiedział o losie czerwonego kapturka. Przez lasy, przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce się gra i gra, a echo niesie tra ra ra. Ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni. Niestraszny mu jest nic liczny, niestraszne mu są milcze kły. Lasy przez dąbrowy wędruje gajowy. Na trąbce by się gra i gra, a echo niesie tra ra ra. Ma broń nabitą w dłoni, ta broń go obroni. Gajowy idzie, wydłuża krok, bo już dookoła zapada mrok i głos puchacza leci przez knieje. W oddali chatka babci widnieje. Idzie gajowy, patrzy przez szybkę. O, tu działanie potrzebne, szybkie. Wchodzi do środka, zapałką świeci i co zobaczył? Zgadnijcie, dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie. Trzyma czerwoną czapeczkę w łapie. A brzuch ma taki pękaty, że zajmuje niemal pół chaty. Gajowy mu do gardła przystawił dwururkę. Ej, wilku, bory, łapy do góry! Coś zrobił z babcią czerwonym kapturkiem? Oddawaj ich, bo kulami zaraz cię przeszyję! Ojej! Po co tyle hałasu? Kochany, zapomniałem wrócić do lasu. Pomyślałem, że to niedziela. Litości, litości, panie gajowy! Niech pan nie strzela! O litości nie ma mowy, będziesz miał wilku nauczkę. Oddawaj babcię i wnuczkę, liczę do trzech, a potem? Już oddam, już oddam z powrotem. Oddawaj. Tylko niech pan klufem ode mnie. Muszę się wytężyć nieco. Masz pan. I wyobraźcie sobie, mili, że z paszczy wyskoczyły mu obie, nienaruszone, a przy tym w stanie całkiem przyzwoitym. Babcia nawet uzdrowiona, czerwonego kapturka schwyciła w ramiona. I tak się całowały, ściskały, cieszyły, że odzyskały zaraz i humor, i siły. Potem się gajowemu rzuciły na szyję. Cóż my możemy, babciu? Co my możemy dać panu w podzielce? Chyba ten kapturek z włóczki czerwonej na pamiątkę od mojej wnuczki? Ach, jak nie leży. Idealny. No może troszeczkę zapić. Jeszcze całów tego czerwonego kapturka. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał mocnym sznurkiem.
i zawiózł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie, co się z wilkiem dzieje teraz? Wilk pożegnać musiał knieję i zamieszkał w warszawskim zoo, gdzie mu niezbyt wesoło. To też jest na wszystkich zły i przez kraty szczerzy kły. Nie podchodźcie do klatki za blisko, bo to bardzo niebezpieczne wilczysko. Podobało się dzieciom? Kochane dzieci, teraz zagadka dla was. W rolę czerwonego kapturka, kto grał taką rolę? A babcią? A kto był wilkiem? A kto był gejowym? Kto był mamą czerwonego kapturka? Pani Patrzenka! No więc pięknie. Dziękuję aktorom, dziękuję dzieciom, że tak pięknie obejrzały przedstawienie. I jeszcze raz brawa. Dziękujemy bardzo. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów brym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy Maję znają i kochają. Maja fruwa tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka zwinna pszczółka Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja, Maju, 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 cóż zobaczymy. Maja, śmiała, sprytna, rezolutna Maja, mała przyjaciółka Maja.